Kot wieczorową porą. Dobry wieczór państwu. Oscary ledwie za miesiąc, no na razie znamy tylko nominacje, i przez moment zrobi się goręcej na sam koniec zimy. Ale kino i tak trzyma wysoką temperaturę. Na ekranie ciągle coś się dzieje, w ślad za tym na widowni czasem też, bo kino inspiruje, wzrusza, pozwala odpocząć. Nie ma więc powodu, żeby sobie tych wrażeń odmawiać. I z takim pismem przewodnim występują do państwa w piątkowy wieczór Paweł Kretkowski, dyplomowany pilot radiowej konsolety i krytyk filmowy, no wprawdzie bez dyplomu, ale za to pełen najlepszych chęci Wiesław Kot. Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa? Chyba jeżozwierza. Jakiego jeżozwierza? Takiego dużego jeża. Grucha, czy to naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt, jest żubr. Buf. Jeżozwierzy może nie ma, ale są premiery filmowe. I z premier w tym tygodniu anonsujemy, co następuje. Film brytyjski Maria, królowa Szkotów. Anglia i Szkocja, wiek XVI. Dwie Lady Macbeth na sąsiadujących tronach. Oto Maria I Stuart, koronowana królowa Szkocji, jedna z najlepiej wykształconych kobiet swoich czasów. No, mówiła biegle w 7 językach, w tym po łacinie i po szkocku. Naturalnie po krótkotrwałym panowaniu we Francji wraca, by objąć tron w macierzystej Szkocji. Wprost z dworskich ceremonii, z uczt, z balów i celebry runęła w górskie odludzie. W nieprzyjazny północny kraj, szarpany wojnami religijnymi, dewocyjny, ciemny i fanatyczny. Tu trzeba użyć całej przebiegłości, by pokierować męską polityką. I to tak, by wszyscy ci lordowie trwali w przekonaniu, że to oni dominują nad słabą i głupią kobietką. Tych prostaków można jednak dość łatwo owinąć sobie wokół palca. Z drugą Lady Macbeth, z królową Anglii Elżbietą I, już nie pójdzie tak łatwo. Zwłaszcza, że każda z królowych zdradza wyraźne zamiary przejęcia tronu po tej drugiej. I rusza pasjonująca partia damskich szachów. Która przewidzi więcej kolejnych ruchów konkurentki? Która zagra szantażem? Która szpiegostwem? Która kontraktowym mężem? Nasłanym kochankiem? A która otwartą wojskową rebelią? Każda z dam jest młoda, rzutka, ambitna, zachłanna na życie i władzę. Kiedy stają naprzeciw siebie w pozie bojowej, świat wstrzymuje oddech. Mary Stuart is condemned to death by order of our sovereign Elizabeth, Queen of England. I nasza produkcja Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3, trzecia część tej sztafetowej komedii romantycznej, to była tylko kwestia czasu. Miszmasz na tle poprzednich części to wręcz superprodukcja. Zaangażowano aż 27 aktorów, od Katarzyny Błęckiej-Kolskiej przez Ewę Kasprzyk po Macieja Zakościelnego oraz aż 400 statystów. No, bo też trzeba było obsłużyć mnóstwo perypetii w wykonaniu już znanych i całkiem nowych bohaterów. Przykładowo, docent, teraz już profesor, Wolański ciągle bywa czołgany przez swą nadtemperamentną żonę, która błyszczy w mediach jako seks-trenerka. Ale, jak sam powtarza, człowiek jest spokojny, dopóki się nie zdenerwuje. Bierze więc pewnego dnia ich córeczkę i ruszają w odwiedziny do starych znajomych. Oczywiście na wieś, gdzie wegetuje Kasia, ich niegdysiejsza pomoc domowa. Obecnie rozgoryczona i przywiędła rozwódka. W dodatku na głowę zwalił jej się całkiem niespodziewanie syn Marcin, który ma dość emigranckiego chleba i marzy, by rozkręcić własny biznes w ojczyźnie. Z tym, że ojczyzna wcale nie jest na jego powrót przygotowana. Zresztą nikt tu nie jest przygotowany na nikogo.
Patrz, tytuł. Wychować moją córkę na silną, atrakcyjną kobietę, taką jakby jak ja. Przestaję się dziwić Piotrkowi, że on się wyprowadził. Był nieznośnym Piotrusiem, z którym tylko Kasia potrafiła dać sobie rad. Nieka Kasia. Dramat amerykański pod tytułem Złe wychowanie Cameron Post to kolejne przybliżenie kwestii osób LGBT. Tytułowa Cameron to zwykła dziewczyna z Montany, która wcześniej straciła rodziców w wypadku samochodowym. Ta tragedia zbiegła się z okresem dojrzewania, kiedy to dziewczyna odkrywa u siebie zainteresowanie przedstawicielkami tej samej płci. Nakryta na niestandardowych praktykach przez własną ciotkę, zostaje wysłana na coś w rodzaju obozu reedukacyjnego, który ma naprostować jej orientację seksualną. Pomysł nie należy do najszczęśliwszych i dziewczyna musi się w rezultacie zmierzyć z własnymi problemami sama. Welcome to God's promise. You are at an age where you are especially vulnerable to evil. Change will come through God, but within me. Amerykański dramat kryminalny Nienawiść, którą dajesz, opowiada o dziewczynie, która bytuje na przemian w dwóch światach. W biedniejszym świecie czarnych, z którego się wywodzi i w którym mieszka, i w świecie białych, zamożnych, wpływowych, no bo uczy się w szkole dla takich właśnie białasów. Wydarzenia zagęszczają się, gdy biały policjant zabija jej ciemnoskórego przyjaciela z dzieciństwa. Dziewczyna musi się odnaleźć na nowo i w jednym, i w drugim świecie. My name is Star. Two R's. Daddy named me that. Garden Heights. Mama and Daddy says our life is here, because our people are here. The high school is where you go to get junk, high, or pregnant. Duński kryminał pod tytułem Kartoteka 64 startuje od makabrycznego odkrycia, jakiego robotnicy dokonują w jednej z remontowanych kamienic. Trafiają tam na ukryte za przepierzeniem zmumifikowane zwłoki kobiet, które ktoś umieścił tu dawno temu. Ślad prowadzi w przeszłość i do szpitala, który dokonywał więcej niż problematycznych eksperymentów medycznych. Z tym, że jak się okazuje, tych eksperymentów bynajmniej nie zaniechano. Zaczyna się wyścig, by powstrzymać zbrodniczych medyków. Karl, det läste vad du skrev om mig i din anbefaling. Mm. Var det för mig? Jag sett har sedan 2013 arbetat för mig på avdelning Q. Han har utfört arbetet som förväntat. Międzynarodowa produkcja pod bułgarską reżyserią pod tytułem Aga opowiada o parze starców, którzy żyją samotnie w lodowej krainie, gdzieś tam na północy Jakucji. Biel tutejszego śniegu wręcz wypala oczy, a mróz szczypie w policzki. Polując na renifery, łowiąc ryby i wyprawiając skóry, przeżyli wspólnie wiele lat, które, tak jak surowy klimat, odcisnęły piętno na ich zmęczonych twarzach. Nad szczęśliwą jesienią życia małżonków unosi się jednak bolesne wspomnienie tytułowej Agi, córki, która przed laty opuściła rodziców. Dziewczyna ze świata odwiecznych rytuałów i mitów przeniosła się do szybkiego i hałaśliwego miasta, bez pamięci. I ciągle nie wiadomo, czy to było posunięcie lekkomyślne, czy wręcz nieuniknione. Min Berlin till det heter. Men det är inte under oss som bara en hel. Och bara en hel. Tycker att det är en jävla valkorist. Kolejny dramat psychologiczny nazywa się Samui Song i siłami międzynarodowymi nakręcony został w Tajlandii. Tam mieszka Wiada, 30-letnia aktorka popularnych seriali, która specjalizuje się w rolach czarnych charakterów. W dodatku jej życie domowe coraz bardziej przypomina filmową intrygę. Kobieta tkwi w nieudanym małżeństwie z bogatym obcokrajowcem, niespełnionym rzeźbiarzem, który angażuje się w religijny ruch pod przewodnictwem bardzo surowego guru. Kobieta zmuszona będzie sięgnąć po drastyczne środki, by wydostać się z narastającej opresji. Thank you.
kino familijne. Obraz amerykański zatytułowany o psie, który wrócił do domu. Jeszcze jedna słodka filmowa opowieść nawiązująca do ponadczasowego hitu Lassie Wróć. Miła rodzinka, piesek, rozrabiaka, który uczy się życia i mnóstwo ciepłych i serdecznych uczuć. Dla mnie jedno jest pewne. Na świecie nie liczą się drobne sprawy, tylko te tycie. O, chciałabyś ten tyci kawałek serka? Tak, tak, dla sera dam się nawet pokroić. Celebrujemy te najnowsze premiery, ale inni przed nami też mieli swoje ekranowe celebracje. Kino dla wszystkich. Miesięcznik poświęcony interesom kinematografii polskiej z roku 1934. Czytam artykuł zatytułowany Rewelacja rewelacji polskich produkcji kinematograficznych. Cała Polska, jak długa i szeroka, ma swoją wielką sensację. Jest nią polski film wytwórni Universal pod tytułem Kocha, lubi, szanuje. Zrealizowany z niezwykłym u nas rozmachem na miarę wielkich arcydzieł zagranicy. Przy tworzeniu filmu zostały ześrodkowane najlepsze czynniki, którymi operuje polski przemysł kinematograficzny. Film wypadł nad wyraz imponująco. Stanowić ma koronę polskiej wytwórczości kinematograficznej. Jest filmem, który godnie może reprezentować za granicą polskie barwy. Reżyserią filmu pokierował Michał Waszyński, najzdolniejszy z naszych twórców. Tworząc Kocha, lubi, szanuje, szczególnie szczerze pracował. Wiedział, że film pójdzie za granicę, włożył weń cały zapas swych zdolności i energii, by w rezultacie stworzyć film naprawdę reprezentacyjny. Całość zapowiada się rewelacyjnie. W polskiej kinematografii został dokonany przewrót. Polski film ruszył nowymi torami. Byle tak dalej. Więcej takich filmów. A u nas piosenkę z filmu śpiewa Tadeusz Baliszewski. Kogo miłość złapie w sieć i kto pewność pragnie mieć, czy ona też go kocha, czy też nie. Ten zaczyna nie na żart wróżyć gwiazd i wróżyć skarb, lub gwiazdka chce wyczytać szczęście swe. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje, to ma nadzieję, to znów się chwieje, bo nie wie, jak będzie dobrze czy źle. I w związku z kinem coś do posłuchania. Najpierw odnotujmy rzeczy świeże. Film familijny Mary Poppins powraca, jest na naszych ekranach od miesiąca, a razem z nim jest płyta z muzyką Marka Scheimana, który raz po raz ilustruje historię dla dzieciaków, na przykład miasteczko South Park. A Mary Poppins ma swoją uwerturę. Familijny Bumblebee o przyjaźni dziewczynki i robota napotkanego na miejskim złomowisku jest w naszych kinach od początku stycznia i muzyka z tego obrazu zarejestrowana na płycie też. Skomponował ją Dario Marianelli, Włoch pracujący w Londynie. Uchodzi za jednego z najbardziej wziętych oprawców muzycznych. Niedawno ilustrował na przykład film Czas mroku o Winstonie Churchillu. A u nas z filmu Bumblebee motyw pod tytułem Cybertron Falls. We'll be right back.
kontrastu coś z klasyki. Z potężnego 20-płytowego boksu pod tytułem Wielcy kompozytorzy filmowi, do którego odwołujemy się ostatnio, wyjmujemy płytę numer 3. Na niej dokonania muzyczne naszego kompozytora filmowego Waldemara Kazaneckiego. Twórca zmarł w roku 91. W zakresie muzyki kształcił się prywatnie. Autor utworów orkiestrowych, kameralnych, muzyki teatralnej, radiowej, telewizyjnej i filmowej. Twórca ilustracji muzycznych do ponad 500 filmów, głównie animowanych. Przypomnijmy więc na przykład Cygańską jesień, którą w filmie Brunet wieczorową porą śpiewała Anna Jantar, a przecież to także uroczy podkład filmowy na Smyczki. Jeszcze motyw przewodni z serialu Czarne chmury. Opus Magnum Waldemara Kazaneckiego, oprawa muzyczna filmu Noce i Dnie, a z niej walc Barbary. Garść nowinek ze świata filmowego. Przede wszystkim podsumujmy nominacje oscarowe, które dotarły do nas w środowe południe. Najwięcej, bo aż po 10 nominacji, zgarnęły filmy Roma Alfonso Cuarona, mówiliśmy o nim wiele razy, i Faworyta, greckiego eksperymentującego reżysera Yorgosa Lanthimosa. To dramat historyczny z kategorii dworskich. Trzy kobiety, władza i intryga. W popisowej obsadzie Olivia Colman, Emma Stone i Raquel Welch. I've sent for some lobsters. I thought we could race them and then eat them. Is there cake? Osiem wskazań padło na filmy Vice o wiceprezydencie Dicku Cheneyu z czasów prezydentury George'a W. Busha i na Narodziny Gwiazdy z Bradleyem Cooperem i Lady Gaga. Baby, it's time to let the old ways die. Baby, it's time to let the old ways die. Takes a lot to change. Hell, it takes a lot to try. You know, man, in the old days, I always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. Nieco mniej głosów, ale też całkiem sporo. Padło na baśniową Czarną Panterę, na Czarne Bractwo Black Klansman, czyli na czarne emancypacyjne kino wyspecjalizowanego w tej tematyce Spike Lee oraz na Green Book, historię białego cwaniaczka o włoskich korzeniach z Nowego Jorku i czarnoskórego, wybitnego muzyka jazzowego w trakcie tournée po rasistowskim południu Stanów w latach 60. w dobie silnej jeszcze wtedy segregacji rasowej. Film ma spore szanse już tylko z tego powodu, iż Amerykanie za same surowe rozliczenia z własną niechlubną przeszłością dają często ekstra bonusy. Green Book. Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have?
I już jesteśmy w kręgu kategorii, którym kibicujemy szczególnie. Reżyseria. Tu w doborowym gronie znalazł się Paweł Pawlikowski jako autor Zimnej wojny. Dwa serduszka, cztery oczy. Oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy. Oj, oj, oj. Konkurencja będzie ostra, bowiem Pawlikowski staje do rywalizacji z Alfonso Cuaronem, tym od Romy swoim przyjacielem, nawiasem mówiąc, wspomnianym Yorgosem Lanthimosem, który od kilku lat jest w centrum zainteresowania światowej krytyki, czy ze Spike'em Lee, reżyserem Bractwa Klanksmana. Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. The KKK is planning an attack. How do you propose to make this investigation? We'll establish contact over the phone. Podobnie nominowany w kategorii najlepsze zdjęcia Łukasz Żal będzie się musiał skonfrontować z autorami zdjęć do Faworyty, kręconymi przy samych tylko świecach Chapoba, z autorem zdjęć do Romy, Narodzin Gwiazdy, czy z filmem o niemieckich rozliczeniach sprzed i powojennych pod tytułem Werk ohne Autor, dzieło bez autora. Jetzt bist du also seit zwei Stunden mein Schwiegersohn. Auf die Ehe, Leute. Ich bin schadbar. Es ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir müssen es unterbinden. W gronie aktorek mocną pozycję wydają się prezentować Emma Stone i Rachel Weisz we wzmiankowanej już Faworycie. Your Majesty, I'd like to enjoy the music now. This is madness. Sometimes a lady likes to have some fun. Z panów blisko statuetki wydaje się być Viggo Morgenstern za rolę mięśniowca w filmie Green Book, Christian Bale za rolę w Vice, no może mniej Rami Malek za odtworzenie na ekranie Freddiego Mercurego w Bohemian Rhapsody. No i wreszcie kategoria najlepszy film nieanglojęzyczny. Tu Zimna wojna konkurować będzie również z Romą Cuarona, ale też na przykład z libańskim filmem Kafarnaum, z niemieckim dziełem bez autora, czy z japońskimi złodziejaszkami. A my trzymamy kciuki, wiadomo. These women from Cilicia will sing Two Little Hearts, a love song, a lament about unrequited love. Jesteśmy u progu wielkich zmian organizacyjnych w polskiej produkcji filmowej. Minister kultury Piotr Gliński zapowiada stworzenie nowej, scentralizowanej wytwórni filmowej. Obejmie ona studia filmowe Kadr, Tor, Zebra i Kronika oraz wytwórnie filmów dokumentalnych i fabularnych, a także studio miniatur filmowych. Ich miejsce zajmie państwowy gigant o rocznych obrotach w wysokości 100 milionów złotych. Dzięki temu powstanie profesjonalny, publiczny ośrodek produkcji filmowej, który będzie poważnym partnerem dla realizatorów wysokobudżetowych produkcji europejskich i amerykańskich. Nowa instytucja będzie również wspierać rodzimych i zachodnich producentów, szczególnie młodych twórców, twierdzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komunikacie dla mediów.
W kwestii pieniędzy i organizacji taki podmiot być może będzie rzeczywiście poważniejszym graczem. Dyskusję wywołuje jednak pomysł złożenia w jedną całość zespołów twórczych, w których w dobranym i wyselekcjonowanym gronie powstawały najciekawsze dokonania naszego kina. Przykładowo film Brunet wieczorową porą i inne filmy Stanisława Barei powstały w przyjaznej atmosferze, jaką otoczył reżysera zespół filmowy Pryzmat, kierowany przez Aleksandra Ścibora-Rylskiego. Zresztą niewygodny dla władzy i rozwiązany w roku 1978. Karteczka spadła? Gdzie? A czytać pan umie? Co za ludzie, jak rany to oszaleć można. Pisać im grzecznie, że przyjęcie towaru to nie i nie, tylko serczą. Wszystko to razem czyni okazję, byśmy powiedzieli dwa słowa o naszych zespołach filmowych. Same zespoły utworzono na fali reformy naszej kinematografii w roku 55. Były to grupy artystów o dużej, jak na tamten ustrój, autonomii artystycznej i organizacyjnej. Nic dziwnego, że władza ludowa miała z filmami powstającymi w tych zespołach mnóstwo problemów. I to mimo nacisków i mimo nasyłania komisarzy politycznych. Artyści udzielali sobie nawzajem wsparcia, kombinowali, jak nie ulec propagandowemu dyktatowi. Historia polskiej kinematografii lat realnego socjalizmu to właśnie w dużej mierze dzieje walk, klęsk i potyczek zespołów artystów filmowych z ówczesną władzą. Film Wielka Majówka z zespołem Manam nakręcono w roku 1981 w zespole Silesia. Zespoły. Przykładowo zespół filmowy Syrena działał od roku 55 aż do roku 68, kiedy to po wydarzeniach marcowych zamknięto go z racji, iż słabo realizował bieżącą linię partii. W Syrenie zasadniczo kręciło się filmy lżejsze, jak na przykład o dwóch takich, co ukradli księżyc z braćmi Kaczyńskimi, czasem seriale telewizyjne jak Wojna domowa, Czterej pancerni i Pies, czy choćby ta telewizyjna opowieść. Maja 1955 roku uroczyście zaczął działalność zespół artystów znany jako zespół filmowy Iluzjon. Działalność zakończył wprawdzie w roku 87, ale wcześniej doprowadził do powstania blisko 50 filmów, w tym wielu wybitnych nagradzanych na światowych festiwalach jak Pętla Wojciecha Jerzego Hasa. Kto pije, będzie pił. To zabawa bez mety. Teraz antabusy, witaminy, pogaduszki z lekarzami, którzy potrafią leczyć tylko nosaciznę u koni. Potem domy bez klamek. Zespół filmowy X został powołany do życia w roku 72. Jego kierownikiem artystycznym został Andrzej Wajda. Zawieszono go w dobie stanu wojennego. W jego ramach organizacyjnych nakręcono na przykład Wesele, Ziemię obiecaną Wajdy, ale też na przykład Gorączkę Agnieszki Holland czy Wodzireja Feliksa Falka.
ale też repertuar lżejszy. Tutaj na przykład Jerzy Gruza nakręcił swego 40-latka. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest, niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. 5 lat wcześniej, zanim powstał zespół X, utworzono studio filmowe Tor. W Torze sporo filmował Krzysztof Zanussi, który z czasem został jego szefem. Tu powstały Barwy ochronne, krótki film o zabijaniu Kieślowskiego czy ucieczka z kina Wolność Marczewskiego. No i oczywiście Rejs Marka Piwowskiego. Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie. Nudzi mnie to po prostu. Zagraniczny to owszem, pójdę. No fajne są filmy zagraniczne, wie pan? Czy tak można, wie pan, jakoś tak, no ja wiem, no... Przeżyć to, przeżyć, wie pan? Przeżyć. A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak... Nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana. Nic. Taka, proszę pana, dialogi niedobre. Bardzo niedobre dialogi są. Ona, brak akcji. Z kolei założycielem i dyrektorem zespołu filmowego Zebra jest Juliusz Machulski. To on zaryzykował i skierował do produkcji na przykład film Psy Władysława Pasikowskiego. Panie Maurer, co pan zrobił w sprawie kapitana Nowakowskiego, usiłującego w 80 roku założyć wolne związki zawodowe w resorcie? Odstrzeliłem mu łeb z Mausera 7,8 mm. A skoro o filmach sensacyjnych mowa, to trzeba przypomnieć, że niedawno zmarł operator Wiesław Rutowicz, twórca zdjęć do licznych filmów jak Paciorki jednego różańca, Śmierć jak kromka chleba Kazimierza Kuca czy Zmory Marczewskiego, ale też do serialu milicyjnego o przygodach porucznika Borewicza. Polskie kalendarium filmowe. 118 lat temu urodził się Jan Kurnakowicz, wybitny aktor teatralny, który sporadycznie udzielał się też w filmie, zwłaszcza w rolach epizodycznych. Po wojnie pokazał się m.in. jako zastraszony warszawiak w Zakazanych piosenkach. Niestety postępująca utrata pamięci przedwcześnie zmusiła go do wycofania się ze sceny i z ekranu. U nas jako Horodniczy w słuchowisku radiowym z 1952 roku ostrzega małomiasteczkowych notabli przed nadciągającym rewizorem, oczywiście Mikołaj Gogol. Zaprosiłem panów w celu zakomunikowania arcyniemiłej nowiny. Siadajcie, panowie. Siadajcie. O, siadajcie. Jedzie do nas rewizor. Jak to rewizor? Co za rewizor? Rewizor z Petersburga, incognito, a na domiar złego z poufną instrukcją. Masz, Tobie. No masz, babo kaftan. 86 lat temu urodził się Krzysztof Teodor Teplic, człowiek licznych talentów, pisarz, felietonista, znawca kultury popularnej, także scenarzysta filmowy, na przykład adoptował powieść Andrzeja Struga na potrzeby wspaniałego filmu Agnieszki Holland Gorączka z roku 81, o którym zresztą wspomnieliśmy przed chwilą. To on też stał za scenariuszem serialu 40-latek. Jerzy Ofierski jako minister odwiedza w szpitalu inżyniera Karwowskiego.
Cieszę się, że widzę was w dobrej formie. Zwiastowicz jestem. Karwowski. Wy się nie musicie przedstawiać. Was w resorcie wszyscy dobrze znają i najważniejsze cenią. Ja się przedstawiam, bo jestem nowy i bardzo mi przyjemnie, że jestem waszym przełożonym. Minister. No to co z tego, że minister? Wczoraj nie byłem ministrem, dzisiaj jestem. Tak jest. A jutro może się okazać, że postawiony zostanę na innym stanowisku, do innej działalności. A tacy towarzysze, jak inżynier Karwowski, stanowią jądro naszego budownictwa. Tak jest. I to dzięki nim możemy walczyć o ilość i jakość. I dlatego będziemy o nich dbać, towarzyszy sekretarzy. Tak jest. Jest. 83 lata kończy Edyta Wojtczak, jedna z najbardziej znanych i lubianych naszych prezenterek telewizyjnych. Najlepsze życzenia. W licznych filmach grywała samą siebie. U nas pani Edyta składa tradycyjne życzenia noworoczne w towarzystwie Jana Suzina. Jesteśmy już w 1980 roku. Każdy z nas z nadchodzącym nowym rokiem wiąże jakieś pragnienia, marzenia, oczekiwania. W imieniu polskiej telewizji i naszym własnym życzymy, aby wszystkie one się spełniły. Składamy życzenia szczęścia i wszelkiej pomyślności w waszych domach rodzinnych. Życzymy sukcesów i powodzenia w pracy zawodowej i pracy społecznej. Jan Tadeusz Stanisławski, satyryk, który urodził się 83 lata temu, pod koniec życia chętnie występował w serialach, w plebanii czy w graczykach. Wcześniej w filmie swoją znaną twarz udostępniał epizodycznie, ale pana Stanisławskiego znaliśmy przede wszystkim z radia. U nas występuje w gdańskiej hali Oliwii na słynnym koncercie w roku 1981. Felieton słowno-muzyczny, napisany wczoraj, także mogę się jeszcze kropnąć w tekście, napisany wczoraj ku uciesze gawiedzi, spędzony przez Solidarność w gdańskiej Oliwii. Albo rozmowa w cztery oczy z trzema osobami. W pierwszej kolejności zwróciłem się oczywiście do mojej ukochanej postaci, prosząc o wywiad, to znaczy do pana Włodzimierza Ilicza Ulianowa, pseudokonspiracyjny Lenin, i zapytałem: panie Iliczu, proszę powiedzieć, czy może mógłby pan parę słów do mikrofonu? A nie lepiej do ucha, powiedział Ilicz i rozejrzał się dyskretnie na boki. 74 lata kończy Sławomir Idziak, wybitny autor zdjęć do filmów polskich i licznych zachodnich. Przy pomocy zielonego, butelkowego filtra własnej konstrukcji sfilmował na przykład krótki film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego. W roku 2002 dał się poznać światu jako twórca wizualnej strony hitu kinowego Helikopter w ogniu Ridleya Scotta, a w międzyczasie wykonywał dla kina sporo większych i mniejszych prac. Od w roku 1976 dał wizualną oprawę do filmu telewizyjnego pod tytułem Niemen. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym ci. Dwa lata temu urodziła się, uwaga, w Szamotułach aktorka Małgorzata Braunek. Odeszła przedwcześnie, przed 5 laty. Z Danielem Olbrychskim w Potopie Jerzego Hoffmana. Niech mnie kule biją. Dobrze, nieboszczyk dziaduś powiadał, że śwać pan gorączka. Musisz żebyś pana do tego przywyknąć. A wać pan odwyknąć, bo nie może tak być. Reżyser Jan Jakubkolski kończy właśnie 63 lata. Kręci filmy w swym własnym, jedynym stylu, rozpoznawalnym od pierwszych kadrów. Pogrzeb kartofla, Jancio Wodnik, Szabla od komendanta. To on stworzył także rewelacyjną oprawę wizualną do teledysku
dla piosenki ludowej adoptowanej przez Grzegorza Ciechowskiego. Piejo góry, piejo i majo koguta. Lat kończy aktorka Roma Gąsiorowska. Gratulacje. Możemy ją pamiętać z seriali jak Ojciec Mateusz, Bodo czy Przyjaciółki i z licznych komedii romantycznych. Czasy, czyli mam na myśli 12 lat temu, kiedy skończyłam szkołę, gdzie moja właśnie, mój temperament, moja właśnie osobowość i to, że jestem trochę na tamte czasy właśnie mówię więcej prawdy, czy mówię to, co myślę, nie boję się konsekwencji, nie patrzę na to, czy mogę dostać za to burę, że robię 4 kroki do przodu przed innymi, to po prostu w pewnym sensie na tamten moment w polskim kinie spowodowało, jakby to wszystko myślę, że się tak zbiegło, że dokładnie takiej bohaterki potrzebowało moje pokolenie, żeby zacząć wyrażać to, jakby kim my jesteśmy, czym, jak chcemy opowiadać o rzeczywistości. No i w końcu wypada przywołać jakąś pamiętną premierę. 35 lat temu, z końcem stycznia 1984 roku, na ekrany wchodziła Akademia pana Kleksa. Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A, to szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. Cik jest zły, cik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Pozwólcie przedstawić sobie, pan żubr we własnej osobie. No, podasz się żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze. A dzik jest dzik, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Dzik jest dzik, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smycha. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smycha. Bardzo trudno mi jest orzec, czy to ptak, czy nosorożec. (Grywa)
Żegnam się z panem Kleksem i z państwem. Do usłyszenia, mówi Wiesław Kot. Kot wieczorową porą.